Fałszywy policjant złapany w Niemczech. Ale to nie jest zwykła historia, posłuchajmy. Berlin, 27-letni, Turek, obecnie transpłciowa, Lara K. Miesiącami patrolował stolicę jako fałszywa policjantka. Pomagał prawdziwym policjantom, jeździł z nimi radiowozem, a nawet poszedł na strzelnicę. Został złapany w 2019 roku w pełnym ekwipunku, z kajdankami, specjalną pałką i bronią na ślepaki. Kontrola wykazała, że był pod nadzorem sądowym po odbyciu kary dla nieletnich z 2014 roku: 3 lata i 3 miesiące m.in. za przestępstwo seksualne. Jednak proces ma miejsce dopiero po czterech latach. Dlaczego dopiero teraz? Prawdopodobnie sędzia uznał, że sprawa nie jest pilna, bo Laraka i tak siedzi w więzieniu, gdzie odbywa karę 7 lat z 2021 roku za okradanie klientów banków przy bankomatach. Wolisz, żeby zwracano się do ciebie w żeńskiej formie, pyta sędzia, przeglądając akta przeciwko oskarżonemu Omerowi, Kalaraka przytakuje i przyznaje się do wszystkiego oprócz posiadania pornografii dziecięcej. Skazany jako Omer, biologiczny mężczyzna przebywa obecnie w więzieniu dla kobiet.